Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radia Żnin FM. Przy mikrofonie wita się z Państwem Ania Jarecka, dzisiaj na temat lokalnej polityki. Razem ze mną jest radny Rady Miejskiej Żnina, przewodniczący tej rady, Dariusz Kaźmierczak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Po raz piąty w tym roku. Jakby koalicja burmistrza zmusiła mnie do przeliczenia tych wszystkich wizyt u nas na antenie. Także piąty i ostatni pewnie już w tym roku, dlatego że już mamy półmetek grudnia. Raczej się nie zapowiada, żeby sesja jakakolwiek miała się jeszcze odbyć w tym miesiącu, ale ta najważniejsza za nami. Czy upatruje pan sukces swojej grupy, mniejszościowej grupy Rady Miejskiej, radnych, panie redaktor, w zwołaniu tej sesji? Panie, przede wszystkim odpowiem na temat, ile razy byłem w tym wspaniałym radio, bardzo miłym, a przede wszystkim miło prowadząca, pani redaktor. Bardzo dziękuję. Tyle razy byłem, ile działo się ważnych rzeczy w gminie Żnin, ze szkodą do mieszkańców, a moja osoba powodowała to, że zostało to naświetlone lub nieraz powstrzymane, tak jak na ostatniej sesji. Czy ja upatruję z grupą mniejszościową sukces po ostatniej sesji? Nie, sukcesem są mieszkańcy gminy Żnin, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, mającą nieruchomości, transportowcy i rolnicy. Bo to w wyniku mojej... Cytując słowa Wisławy Szymborskiej, powiedział pan po przyjęciu tej uchwały, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, bo cała rada była za. Tak jest. I sukces to jest mieszkańców gminy Żnin, przedsiębiorców, jak powiedziałem, z tego względu, że zapłacą około 1 200 000 zł mniej podatków wyjdzie z ich kieszeni, co będą mogli zagospodarować w swoich budżetach. A przypomnę, że nie ma lepszych inwestorów w Polsce i na świecie niż prywatni przedsiębiorcy, którzy te pieniądze... Wszystkie daniny na państwowe instytucje, między innymi na samorząd gminy Żnin, są to pieniądze wydane nie zawsze celowo i państwo o tym wiecie. I ja w dalszej części programu opowiem o tym, że nie zawsze jest celowe przekazywanie tak dużych pieniędzy w tak trudnej sytuacji, jakim jest kryzys wojenny, epidemia, obecnie z powrotem wracają choroby od koronawirusa poprzez grypę, żeby te pieniądze znajdowały się w budżecie gminy Żnin, gdyż gmina Żnin wydaje tak dużo niecelowo pieniążków na inne rzeczy, że powoduje to, że ja dalej stoję na straży. Gdybyśmy podatki zmniejszyli albo w ogóle przez ostatnie 3 lata nie podnosili, to i tak by były one lepiej spożytkowane niż są w gminie Żnin spożytkowane przez burmistrza Roberta Luchowskiego i jego ekipę, bo już na ten temat mówiliśmy, że idzie to w złym kierunku. Ale to za chwilę. Panie radny, kilka dni wcześniej przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem na antenie gościłam tutaj w studiu na pana miejscu radnego Grzegorza Wesołka. Tutaj padały różne sformułowania na temat tych propozycji. Pytałam również o to, czy nie można zabrać z innych miejsc niż z kieszeni podatników. Radny Wesołek pytał, a skąd? Czy pan by widział, skąd ewentualnie te pieniądze zabrać, skoro dzięki temu, że te podatki mają być mniejsze, niektóre z inwestycji, jak podkreślał burmistrz, mogą być zagrożone? Proszę państwa, bardzo złą rzeczą, a takim pani gościem był też radny, który oprócz tego, że jest obecny ciałem, to on żadnego doradztwa nie wnosi do rady ani nic. Jest to żołnierz do wykonywania dziwnych poleceń i wymachywania szabelką w ten sposób, że z niego już się wszyscy naśmiewają, łącznie od tak zwanych forowiczów poprzez osoby, które go słyszały w tym radiu, bo to po prostu była potwarz dla tego człowieka. Lepiej więcej tego nie robi, bo nieraz jest tak, że mądrość danego człowieka jest tak długo, dopóki się nie odezwie, a tu jednak się odezwał, no i bańka mydlana pękła. Nie możemy mówić w ten sposób, że oszczędności w gminie Żnin wiążą się tylko z zabraniem inwestycji. Ja jestem w stanie powiedzieć tak, że co tydzień jestem w stanie 1 000 000 zł uchronić wydatkowania w gminie Żnin przez
przynajmniej 5 tygodni, czyli około 5 milionów jesteśmy w stanie zaoszczędzić w tym budżecie bez żadnego problemu. W jaki sposób? A w prosty sposób. Mamy spółkę Pułk, która zarządzana jest ręcznie, czyli ta firma nie wykonuje zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami, nie wykonuje tak dużej ilości na wolnym rynku pracy, produkcji czy usług, żeby mogła sama zarabiać. Ta spółka, jej działanie polega taki non-profit, polegający na tym, że ona ile ma kosztów, tyle wystawia dla gminy rachunku. Drugą sytuacją jest WIG, który my w tym roku przekazaliśmy do WIG-u około, żebym się nie pomylił z tymi inwestycjami i dokapitalizowaniem spółki, około 5 milionów. No jeżeli ktoś powołał spółkę z o.o., która powinna prowadzić kreatywną księgowość, ale nie w znaczeniu, że coś tam ukrywa, tylko w takim, że jest to transparentnie i ona się powinna sama finansować i 5 milionów dołożyliśmy, no to jest odpowiedź w zarządzaniu tej spółki. Następną sprawą jest muzeum, gdzie dołożyliśmy na machiny złe podpisanie przez dyrektora Sikorę. To jest sprawa, która się... Dyrektora Sikorę i mecenasów Dalkę, porozumienia szkodliwego dla gminy Żnin, spowodowało to, że również około 2 milionów poszło na te odszkodowania. Mogę zejść na niższe płaszczyzny, a mianowicie, czy jest celowe wydawanie żninioka, gdyż można go wydawać w formie elektronicznej, czy papierowej i leży to wszędzie pod nogami. Możemy dojść do tego, czy jest celowe zatrudnianie bardzo dużo ludzi, którzy są niepotrzebni na danych stanowiskach. Takim jednym z elementów jest Wydział Promocji w gminie Żnin i Wydział Ochrony Środowiska, gdzie Paweł Sikora buduje swoje imperium powyżej 10 osób, a kiedyś pracowały 3 osoby. I można tam sprawdzić ergonomię pracy wielu pracowników, czy są w ogóle oni potrzebni. Przykładem jest taka sytuacja, jak kiedyś mieliśmy byłego komendanta policji zatrudnionego, go dzisiaj nie ma, no i wydział funkcjonuje. No to takich odpowiedzi mogę udzielić wiele. Ale ja dzisiaj mieszkańców bym nie chciał na ten temat zanudzać, albo może to jest interesujące, ale to wszystko to jest... zadanie burmistrza, który zarabia w gminie Żnin 21 tysięcy i w ostatnim czasie ukazało się bardzo niepokojące działanie burmistrza, który w wyniku zmiany prezesa w gminie Żnin w WIG-u do Rady Nadzorczej zatrudnił sekretarza Zmroczy i powołał również do spółki wójta gminy Białe Błoto. Do tego właśnie chciałabym tutaj nawiązać, dlatego że to wy przez burmistrza na tej ostatniej sesji zostaliście nazwanymi, grupa opozycyjna, grubymi kotami. Ja myślę, że bardziej dosadnie było tłustymi. O, tłuste koty, przepraszam. Ja bym powiedział, że większego kocura od Luchowskiego to nie ma. A teraz podam fakty. Po słynnych studiach ogłoszonych przez burmistrza, który upoważnia go do zasiadania w spółkach i trzymaniu od 8 lat mecenasa Dalkę Stefana, Macieja Dalkę Stefana, który stworzył ośmiornicę na terenie kilku powiatów, to opowiem, jak to wygląda. Za to, że burmistrz doprowadził sekretarza Mroczy, nie chcę mówić, co się dzieje w Mroczy, bo... No, mówiliśmy o tym również na antenie. Chodziło o zatrzymanie wójta i wyciąganie pieniędzy z kasy gminy na własne konto. Aktualnie zapadł wyrok, tam chyba około ponad 100 tysięcy trzeba zwrócić. Już nie pamiętam całego wyroku, ale generalnie konsekwencje i poniosła skarbnik gminy chyba i na pewno wójt. No i z tej gminy ma nam rządzić spółce ZOWiG, która ma bardzo trudną dzisiaj sytuację, za chwileczkę też o tym powiem, powoduje to, że ci ludzie mają nam zarządzać spółką. Ale tak samo wójt Białe Błota ma przyjść do gminy Żnin, do spółki zarządzać. I też by to nie było nic dziwnego, bo nieraz się zdarza. Ja nie znam mechanizmu, algorytmu wybierania tych członków Rady Nadzorczej. Już na etapie jakby złożenia kandydatur do tej Rady Nadzorczej pamiętam, że burmistrz Żnina Robert Luchowski pisał, że będzie to doświadczony samorządowiec. Tak. W pierwszym momencie pewnie co niektórzy myśleli, że to chodzi o pana. Ja mam jedno pytanie, taką odpowiedź na to pytanie. Ja z panem Luchowskim raz zawarłem porozumienie i mi wystarczy do końca życia. No
My też o tym mówiliśmy z radnym Wesołkiem. Ja po prostu tylko zawieram porozumienie z dżentelmenami i facetami. Ale jak pokazała ostatnia sesja, jednak udało się ją przeprowadzić. I tu był ten kompromis, który się udał wypracować. Pani redaktor, do tego za moment. Ale cały problem ze z tymi spółkami polega tak, że teraz Robert Gluchowski, jako ten tłusty kocur, będzie zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki w Mroczy i również będzie zasiadał w spółce Rady Nadzorczej w Białych Błotach za pieniądze. I przy 21 tysiącach plus diety, które się tam należą za Radę Nadzorczą, to proszę sobie policzyć, że tych pieniędzy będzie ten tłusty kocur zarabiał bardzo dużo. Jeżeli chodzi o moją osobę, ja mu tego nie zazdroszczę, ale jeżeli on uderza w radnych, a radni jego ustalili pensję dla niego i te diety, bo tylko oni ustalili, proszę sobie wrócić do głosowania i to oni zrobili, to dzisiaj muszę zaprotestować przeciwko takiemu nazywaniu radnych, bo to jest obraźliwe, a już kiedyś mówiłem, że burmistrz nie powinien oceniać radnych, tylko swoje działanie. I podejdźmy dalej do tematu. Maciej Stefan Dalka jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w WIK-u, jest przewodniczącym Rady w Mroczy, jest przewodniczącym Rady w Białych Błotach. Dalej do Żnina przywiózł Mączkę, który narobił nam problemów w WIK-u. Już na emeryturze. Tak, ale tego pani nie wie, że w WIK-u w Białych Błotach pracuje jego żona, jest prezesem. I to też jeszcze jest wszystko jak gdyby mało. I do tego Maciej Stefan Dalka jest w Radzie Nadzorczej Nowago. Do tego jest u nas mecenasem obsługującym urząd. To proszę pani, jak my możemy do tego podchodzić poważnie, przynajmniej ja z moją wiedzą, jeżeli w Dniu Bezkrólewia, gdzie odszedł pan Mączko, został przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Stefan Dalka, a prokurent to został Marcin Tucholski, jego pracownik z biura rady. To w tym momencie nasuwają się bardzo duże problemy, w jaki sposób nastąpiło kontrolno-zarządcze cechy w WIK-u. Skoro są to powiązane podmioty. To nie powiązane, one współpracują. Współpracujące, tak, to mam na myśli. Podmiot powiązany może być rodzinnie, może być technologicznie, może innowacyjnie, ale tu było konkretnie, że Maciej Dalka miał wpływ na Marcina Tucholskiego i ten musiał wykonywać inne rzeczy. Ja powiem, jak to wyglądało z WIK-iem. Już kiedyś mieliśmy, jak Luchowski został i łapał wszystkich złodziei w WIK-u, jak miało być 1 200 000 za przyłącza i jak wtedy nastąpiło w wyniku prokury i przewodniczącego Rady Nadzorczej rozwalenie WIK-u i niby powsadzanie niektórych ludzi do więzienia, co się nie udało i po całej sprawie kilkuletniej okazało się, że tam niczego nie porwał, a tylko były jakieś tam niedoskonałości. I teraz państwu zadaję te pytanie, gdzie burmistrz Luchowski chciał podnieść wam 16% podatki. Rolnikom chciał podnieść do 69 zł za decytonę żyta do podatku rolnego. A sam w wyniku ośmiornicy zarabia pieniądze dodatkowe na zasadzie takiej, ty mi dasz to, ja ci dam to, ty mi dasz to, ty mi dasz to. I Luchowski wszedł w konflikt, wszedł w ośmiornicę za jakieś apanaże. I to jest bardzo trudne dzisiaj do określenia. Ja po prostu dużo wiedzy posiadam na ten temat od opozycji z Białych Błot, która się do mnie zgłosiła, żebym tu również państwu to opowiedział, z tego względu, że oni mają taki sam problem z kancelarią Dalka w Białych Błotach. Ale proszę państwa, tu jest najbardziej istotne to, że to jest mecenas, który jest z rocznika 84 i tak kręci trzema powiatami, że nie można w ten sposób podchodzić. I ja się dziwię, że gmina Żnin stała się w tym, bierze prim, żeby burmistrz Luchowski otrzymywał dodatkowe wynagrodzenia. Kiedyś... A kto wybiera w gminie Żnin kancelarię prawną, która obsługuje... Burmistrz, która działa ostatnie 3 lata bez... tak zwanego przetargu. Ja tu na tej antenie opowiadałem, była taka historia, że oni sobie wpisali niezgodnie z prawem, że w promieniu 50 km może być tylko kancelaria prawna i zrobili taki przetarg ograniczony, który był niezgodny z prawem. Ale ja wrócę do tych rad nadzorczych.
Dawniej robiło się w ten sposób, że ogłaszało się konkurs, kto ma uprawnienia, żeby się zgłosił, przesłuchiwało się tych kandydatów i nieraz jest bardzo dobrze, jak są fachowcy, ale też jest bardzo dobrze, gdy są to mieszkańcy z naszego terenu biorący udział. Bo ten pan z Mroczy, ten pan z Białych Błot nie ma żadnego wpływu na to, jakie są u nas działania, jaka jest WIK-u. I najbardziej tłustym kocurem jest Robert Luchowski, który wykorzystuje swoje stanowisko, to, co mu zaufali mieszkańcy, do swoich prywatnych celów. Przypomnę, 70 tysięcy wziął za garnitury. Uciąłem tą sytuację, zrezygnował z kierownika Urzędu Cywilnego. 10-12 tysięcy wziął za panele słoneczne. Z żoną wzięli około 10-12 tysięcy jako rachmistrzowie. Do tego wiemy, że nadmiernie wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych. Wiemy, że nie chodzi do pracy. Po 2-3 tygodnie w miesiącu go nie ma. I to są sytuacje, w których burmistrz później szuka swoich pieniędzy u naszych podatników, przedsiębiorców, którzy ciężko pracują w tej sytuacji. I to bym chciał zwrócić uwagę. Ale żeby nie mówić tak dużo o tych tłustych kotach, to powiem teraz, jak to wygląda dalej, jeżeli chodzi o podatki. Pani zadała pytanie, że jakoś doszliśmy do porozumienia. Tak, no skąd się udało w ogóle to porozumienie wypracować, bo długi czas nie było możliwości spotkania się na auli, nie było w ogóle możliwości jakby spotkania się w połowie tej drogi i wypracowania tego konsensusu, a tu się nagle pojawia informacja, że Dariusz Kaźmierczak spotkał się z Robertem Luchowskim. Okazuje się, że burmistrz Luchowski ustępuje, wycofuje swój wniosek, który był złożony przez niego na sesję. Gdzieś później były też próby jakby zanegowania tego przez Grzegorza Koziełka na sesji, że też nie możecie jakby złożyć takiego wniosku jako grupa mniejszościowa, no ale okazuje się, że wszystko się dało. Panie redaktor, że doszliśmy do tego miejsca, w którym byliśmy na sesji, to była mądrość opozycji. Powiedzieliśmy niejednokrotnie burmistrzowi, że nie będziemy brać udziału w jego cyrku, gdzie zaprasza ludzi na salę, kameruje i po swojemu opisuje później to na Facebooku. On obraża radnych, poniża radnych, lekceważy radnych. Ja, jeżeli ktoś obserwuje moją karierę polityczną, jeżeli można ją nazwać karierą, ale bycie tym politykiem lokalnym, ja nigdzie nie wypisuję nic na Facebooku, ja nic nie komentuję, dopóki nie ustalę. Chciałbym tylko jedną rzecz tutaj sprostować. Ja nigdzie się nie spotkałem z Robertem Luchowskim. To Robert Luchowski przyszedł do mnie na słynne kanapy skórzane z głową na dół, że należy rozwiązać ten konflikt. Dostał ode mnie propozycję taką, że mają być 10% podatki, 65 zł za decytony dla rolników i 10% podwyżki dla pracowników w budżecie na 2023 rok. Zgodził się na to. Nie zgodził się na jeden manewr, który mówił, żeby przekonał swoją grupę, że będziemy odbywać sesję zdalną. On powiedział, że będzie rozmawiał, po 2 dniach mi odzwonił, że nie ma takiej płaszczyzny. No w związku z tym, że nie ma takiej płaszczyzny, w lokalnej prasie Pałuki wypowiedziałem się, że Dariusz Kaźmierczak wtedy podejmie decyzję na swoich zasadach prowadzenia tej sesji. No i ta sesja się odbyła na moich zasadach, a mianowicie na takich, że grupa mniejszościowa 9 osób złożyła wniosek o sesję nadzwyczajną. To my daliśmy ten dodatek węglowy, to my daliśmy pieniądze do PUK-u, to my daliśmy pieniądze na parkomaty, to my daliśmy pieniądze na szalety miejskie, to my zapłaciliśmy za wszystkie inwestycje, które były w toku rozpoczęte, a trzeba było je wykończyć. Nasza grupa to zrobiła i dzięki temu dzisiaj już nikt o tym nie będzie mówił, bo to już jest historia i bardzo dobrze. A to, co zrobił Grzegorz Koziełek, ja mu powiedziałem, że jest tak chłopak zgrzany, zirytowany, żeby być tym przewodniczącym. Nawet pan w pewnym momencie się pomylił i powiedział, panie przewodniczący. Ale było to celowe, z tego względu, że mu powiedziałem, że w najbliższym czasie, jak będziemy przerabiać statut, to zrobimy stanowisko honorowy przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie, Grzegorz Koziełek. A jak to się ma do tych zmian z października, z 7 października, kiedy została zmieniona ustawa i tutaj to już ma Rada Miejska decydować na temat zwołania, w jakim trybie zwołana będzie sesja?
To ma się w ten sposób, że zgodnie z ustawą, a tak zwaną tarczą paragrafu 15 GZZZ, że teraz tylko i wyłącznie podejmuje gremialnie, przy naszym przykładzie Rada Miejska, czy ma być sesja stacjonarna, tak, czy zdalna. W związku z tym, że nie możemy się spotkać, to w tym momencie, na ostatnim spotkaniu z burmistrzem, ustaliłem, że wszystkie sesje do końca kadencji będą się odbywały w sposób nadzwyczajny. Pan burmistrz będzie składał do mnie projekty uchwał, a ja je będę z moją grupą przekazywał na sesję. I to nie będzie już żadnego paraliżu i będzie to wszystko szło do końca kadencji jak należy. A będziecie mieć możliwość spotkania się z pracownikami urzędu, bądź też ze skarbnikiem gminy i żeby przewodniczący komisji, danych komisji, mieli możliwość uzyskania informacji? Jak najbardziej. W związku z tym, że ma... Bo jesteś... to właśnie chyba spowodowało w pewnym momencie ten paraliż. Paraliż spowodowała arogancja burmistrza, który wysłał maile do wszystkich pracowników i zakazał się kontaktowania z grupą mniejszościową, która ma większość komisji. I to spowodowało to... Te tłuste koty właśnie. To spowodowało to, że Luchowskiemu się wydawało, że on tutaj rządzi. No niestety pokazane zostało to, że rządzącym to jest Dariusz Kaźmierczak i grupa mniejszościowa, którzy znają prawo i potrafią to robić. I to również udowodniłem na ostatniej sesji Koziołkowi, bo wszyscy łącznie ze burmistrzem w głowę i skarbnikiem zachodził, o czym on mówi, że będzie ta uchwała unieważniona. Dobrze, że pani skarbnik podjęła zaraz decyzję w momencie przegłosowania i puściła te 10 milionów, które były jak gdyby zamrożone na te wszystkie inwestycje, węgiel i na to wszystko, bo gdybyśmy słuchali Grzegorza Koziołka i się odgrażanie prokuratorami i tym wszystkim, no to jest to. Ten człowiek tak uparcie dąży do władzy, oni ją mają. Mają 12 osób i mogą sobie każdą uchwałę przegłosować, ale widać, że nie chcą. Dla nich pod twarzą jest to, że grupa mniejszościowa pod moją egidą spowodowała to, że mieszkańcy mają 1 200 000 zł w kieszeniach, transportowcy nie muszą płacić za jednostki transportowe tak dużych pieniędzy, większych jak w innych gminach, i jest to fenomen w kraju, że grupa mniejszościowa ustala podatki, mówi co będzie, kiedy i jak będzie. I tak samo będzie z budżetem. To my będziemy mieć realny wpływ z budżetem, ale jesteśmy po rozmowach z burmistrzem, że on, nasze propozycje będą relatywnie konstruktywne do potrzeb i możliwości. Tutaj, jeżeli jeszcze odniosę się do tego podatku od środków transportu, to inne gminy mimo wszystko poszły po rozum do głowy i tych podatków nie podniosły. Przykładem jest gmina Janowiec Wielkopolski, która stwierdziła, mieszkania muszą zostać w tym samym miejscu, pól nie przeniesiemy, natomiast transportowcy mogą się wynieść z tej gminy i w ogóle nie będzie tych pieniędzy, i tam podatki zostały ustalone na poziomie ubiegłorocznym. To taka moja tutaj dygresja tak, tylko. Pani redaktor, w mojej kampanii wyborczej było kiedyś tak, żeby była podatek od środków transportu w gminie Żnin wynosił 500 zł. Zaprosić kilka firm leasingowych do Żnina, żeby otworzyły swoje oddziały i tu rejestrowały samochody. Z korzyścią dla powiatu i z korzyścią dla gminy, bo cała Polska by u nas rejestrowała samochody, bo byśmy mieli najniższe... Znamy takie gminy w powiecie, w województwie kujawsko-pomorskim, i nie wiem, czy tutaj też słuchacze sobie zdają sprawę, ile płaci się od takiego samochodu ciężarowego. W granicach 5 000 zł. Powyżej. Powyżej już teraz. Zestaw powyżej 5 000. I tu jest odpowiedź na złą politykę burmistrza Luchowskiego, że PKS Żnin... Nie ma u siebie zarejestrowanych... Nie ma zarejestrowanych w Żninie, tylko w Lipnikach, bo tam jest niższy podatek od środków transportu. To jest działanie burmistrza na szkodę gminy i lokalny wizerunek, gdyż autobusy nie jeżdżą po całym naszym terenie z CZN, tylko jeżdżą CLI. I to jest jak gdyby... Takie małe rzeczy składają się na te oszczędności, które rozmawialiśmy na początku, a tak by wpłynęło 200 tysięcy od PKS-u. A ja powiem więcej. I można byłoby wtedy burmistrz rozwinąć... nawet nie umiał zabezpieczyć z PKS-em negocjacji w momencie podpisywania umowy na przewozy, że podpiszemy z wami umowę, wejdziemy z wami w Urzędu Marszałskiego pakiet tanich dowozów, pod warunkiem, że autobusy przyjdą, wrócą do nas z powrotem zarejestrowane i będą jeździć na CZN. Nie, to nie jest gospodarz, to nie jest człowiek, który ma zmysł przedsiębiorcy, że w każdej sprawie potrafi się poważnie ruszać. Ten człowiek,
chce tylko społeczeństwu pokazać, że jest pazerny na pieniądze, własne pieniądze i chce najwięcej on zarabiać, żeby jego żona najwięcej zarabiała i wszyscy mają to tolerować. Ale tak nie będzie i to widać od pewnego czasu, że zaczyna to kuleć. I dzisiaj, czy ktoś kogoś lubi, czy nie, argumenty bronią się same i pokazujemy, w jaki sposób należy... Próbowano nam zarzucić, grupie mniejszościowej, że my coś blokujemy. Proszę Państwa, czy my coś blokowaliśmy, czy działaliśmy non-profit w kierunku naszych wszystkich podatników? No jeżeli my potrafiliśmy 1 200 000 nie wyciągnąć z podatników kieszeni i uchwalimy budżet i dalej będzie wszystko szło, to nie można mówić, że straciliśmy 1 000 000 zł, bo możemy podnieść podatki o 40%, powiemy, że straciliśmy 5 000 000 zł. Tak nie wolno rozmawiać, bo tak się nie rozmawia. Panie radny, korzystając z tej okazji, że jest pan tutaj u nas w studio i co więcej, tak jak pan mówi, że teraz mimo, że macie mniejszość w Radzie, to wy tutaj będziecie przewodniczyć przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy, to ja zapytam o kwestię, o której dowiedziałam się zupełnym przypadkiem, będąc nie tak dawno w Brzysko-Żystewku. Mogłam na własne oczy zobaczyć, jak powstaje świetlica razem połączona z remizą. I tutaj moje zdziwienie, bo okazuje się, że planowane na początek, na pierwszy kwartał przyszłego roku otwarcie tej remizy strażackiej, przepięknej zresztą, tak wygląda z zewnątrz, ten projekt nie zakładał wyposażenia. Padło pytanie, czy OSP, czy może mieszkańcy, czy sołectwo mają pieniądze na wyposażenie. Z informacji, które gdzieś udało mi się uzyskać, dowiedziałam się, że wyposażenie takiej świetlicy, takiej remizy to 200 tysięcy złotych. Czy to oznacza, że żeby doszło do tego otwarcia tej remizy, gmina będzie i czy będzie miała pieniądze na dotacje na ten projekt? Proszę pani. To z takich chociażby problemów, które staną przed wami w nadchodzącym roku. Ja myślę, że jeżeli nie ma tego zapisane oficjalnie w budżecie, to nie jest żaden problem. Przypomnę mieszkańcom Żnina, że dzisiejszy budżet gminy Żnin jest na poziomie 170 milionów. Przedsiębiorcy będą wiedzieć, o czym ja mówię. To nie jest 170 milionów, że musi przedsiębiorca zarobić, zapłacić koszty, a z tego część wygospodarować na inwestycje lub na własne zyski, dochody, tylko... Budżet gminy charakteryzuje się z tym, że na początku roku dostaje pieniądze i później się wybiera najmądrzejszego burmistrza w gminie Żnin, który ma wydać te 170 milionów. I jak pani mi uwierzy, że oni ze wszystkich stron znajdą te pieniądze, nie z funduszu sołeckiego, bo fundusz sołecki jest za mały, żeby to przeznaczyć, a po drugie musi to zebranie wiejskie chcieć przekazać te pieniądze, a nie wiem, czy chcą przekazać na remizę, która nie jest celowa w tym miejscu za takie pieniądze i powiedzieć, że ma to wyglądać. Oni te pieniądze znajdą, one się pojawią w różnych rzędach, pojawią się w różnych zmianach w międzyczasie w budżecie, żeby po prostu później już nie było wyjścia, że trzeba te pieniądze przekazać. Ja bym powiedział spokojnie, te pieniądze 250-300 tysięcy, one się znajdą albo już są naznaczone i na pewno tam trafią. Bo wiem, że też w harmonogramie są przewidziane już różne imprezy związane z otwarciem tej remizy. Czyli pieniądze są zabezpieczone, tak, już na tą imprezę. To jeżeli przy temacie sołectw jesteśmy, to też jeden z takich pierwszych punktów, który został poruszony i też chciałabym do niego nawiązać, bo tutaj mówiliśmy wcześniej o różnych układach i układzikach i to panu się tutaj zarzuciło nawet, że próbuje pan zbić majątek na gminie Żnin w sołectwie Kaczkówko. Proszę panią. Wyjaśnijmy może, o co tutaj chodzi też. Wyjaśnimy w ten sposób. Ja zacznę od tego, że uchwała Rady Miejskiej przeszła. Radni wyrazili zgodę na zakup tej nieruchomości. Ale to nie pan wnioskował. To nie był pana pomysł, żeby inaczej, ten punkt teraz dalej pójdziemy. I żeby było sedno sprawy, radny Samul, radna Krygier głosowali przeciwko temu, żeby we wsi była świetlica. Teraz wróćmy do procesu. Też chciałbym, żeby na początku rozmówcy wiedzieli, ta nieruchomość należała do mojej rodziny. Po śmierci mojej mamy, ja w wyniku spadkobierania zostałem właścicielem tego. Zawsze rozmawiałem z moją mamą
i mówiliśmy, że jeżeli zamkniemy sklep, to byśmy chcieli coś dla społeczeństwa Kaczkówka zrobić, gdyż my stamtąd się wywodzimy, tam zrobiliśmy pierwsze pieniądze, tam się dzięki tym pieniądzom wykształciłem i mogliśmy rozwijać interes na innych płaszczyznach. I moja mama zawsze prosiła mnie to, żeby ten sklep zawsze przypominał, że ona była właścicielką i w trudnych czasach go kupowała, bo nie będę do historii wracał, jak jeden z prezesów próbował mojej mamie ten sklep odebrać. To była słynna, głośna sprawa. I moim celem, mojej rodziny, mojej żony, mojej córki, jednej i drugiej, jest to, żeby po nas został ślad w Kaczkówku. I na dwóch zebraniach wiejskich, na jednym sprawozdawczym, a na drugim wyborczym mojej córki na sołtysa, najważniejsze zgromadzenie, jakim jest zebranie wiejskie, podjęło uchwałę dwukrotnie, żeby wystąpić do Rady Miejskiej o zakup tego budynku na świetlicę. Przyjmijmy, że to, że w Kaczkówku nie ma takiej świetlicy. A gdzie się spotyka? Na boisku. Na boisku. Spotykamy się na boisku, w trawie, jak jest sucho, to dobrze, a jak pada deszcz, to tak. Inaczej mówimy pod figurą. Mhm. Nie mamy tego miejsca. I w związku z tym, że ta nieruchomość stoi od roku pusta, mieszkańcy się zapytali, czy może taka być, przegłosowali. Ja jeszcze nie wyraziłem ani chęci zbycia, ani nabycia, ale chcemy jedno przekazać. My chcemy oddać nieruchomość, chcemy oddać coś, co ja jako Dariusz Kaźmierczak bardzo trudno rozstaję się z nieruchomościami, bo to jest ziemia plus budynek. Jest to dla nas sentyment, bo tam pracowała całe życie prawie moja mama. I jeżeli ktoś uważa, że chce zrobić pieniądze, to tu znowu zrobię przerywnik. Jak ja chcę zrobić pieniądze, to żeby sobie wszyscy zrozumieli, że 2 tygodnie temu podpisałem akt, kupiłem od gminy Żnin działkę 2200 metrów za 700 tysięcy złotych. No to, że jeżeli ktoś teraz uważa, a chce powiedzieć, że ta nieruchomość będzie w granicach 50, może do 100 tysięcy. No jak uważają wszyscy, że to jest jakiś majątek, a nie potrafią spojrzeć na to, że to ja chcę coś zostawić w tej wsi pod... I nie trzeba budować nowych świetlic. Tak, inaczej. Które... Wieś Kaczkówko liczy około zamieszkałych dzisiaj osób między 40 a 50, bo większość wyjechała za granicę. I ten budynek idealnie wystarcza. Ma zabezpieczenie techniczne, można co prowadzić. Ma klimatyzację, ma kanalizację, ma wszystko. I ten budynek, i na zebraniu wiejskim jeszcze ci mieszkańcy wszyscy podjęli, że własnym sumptem ze pieniędzy Rady Sołeckiej wyremontują, czy doprowadzą go do takiego stopnia użytkowania, czyli kupienie krzeseł, stolików, żeby mogli sobie mieszkańcy się spotykać. Czyli jedynym kosztem, jaki ma ponieść gmina, to wykupienie tej nieruchomości, czyli w granicach 50 tysięcy złotych. Nie, ale to inaczej. Ja mówię, że to jest 50-100 tysięcy. Ja w rozmowie z technicznymi pracownikami urzędu powiedziałem, i tak to się odbywa, ma być rzeczoznawca i za ile wyceni rzeczoznawca tą nieruchomość z gruntem, za tyle może ją oddam. Chcę ją oddać, bo mam sentyment do tej miejscowości, to dzięki mnie przez 30 lat wszyscy się dowiedzieli, gdzie jest Kaczkówko, bo tak generalnie nikt nie wiedział, gdzie się znajduje ta jedna z ostatnich wsi terenu gminy Żnin. I to, co robił Ostrowski na sesji, który próbował jakieś rzeczy podważyć, gdzie jego rodziców podważał Luchowski, że oni zabrali 2 metry gminnej ziemi i sobie płot postawili, to było żenujące jego wystąpienie, tym bardziej, że był w naszej grupie, a jak to powiedziałem, zachowuje się jak sprzedawczyk, zachowuje się jak marionetka, który musi coś wykonać, bo jeszcze nie dostał tego, a zbliży się koniec kadencji, żeby coś dostał. Na osobę wykształconą, która była w urzędzie, która bardzo słabo działała jako kierownik ochrony środowiska, musiała odejść, bo sobie nie radziła, a później był parę miesięcy bezrobotny i jedna panująca partia musiała mu dać w Wodach Polskich pracę. No to jest żenujące, żeby dalej na ten temat rozmawiać. Chcemy jeden klarowny przekaz do społeczeństwa. To ja coś chcę dać do gminy, a nie chcę na tym zarobić, bo rząd pieniędzy, o którym rozmawiamy, do świetlicy w Jaruszewie 1 000 000 zł, do świetlicy w Brzyskorzystewce około 3 do 5 milionów, w zależności w którym momencie się to skończy, z wyposażeniem, z ogrodzeniem, z innymi sprawami, utwardzeniem dodatkowym innym. I jeżeli nie rozmawiamy o sytuacji takiej, że czy jest pomysł, jak najtaniej zagospodarować dany teren, a jest problem tylko nazwiska, bo jak pani uwierzy, gdyby to było Nowak, to by nikt na ten temat nie dyskutował.
Ja mam dzisiaj, to publicznie muszę powiedzieć, że pani Elżbieta Gogola zagłosowała za i mogę powiedzieć, że ona rozumie problem wsi popegeerowskiej, mieszka około 1,5 kilometra od tej miejscowości i ona jedna postawiła się jak siłaczka do absurdu i głupoty tej reszty radnych, którzy próbowali zbić jakiś kapitał polityczny, a jak zwykle polegli, bo nie tak się rozpatruje. Jeżeli... Szczególnie będąc mieszkańcem gminy, mieszkańcem wsi. Tak, jeżeli ci ludzie, ci mieszkańcy wsi, jeżeli Dariusz Samul i my głosowaliśmy za tym, żeby u niego budować remizę, budować świetlicę, a nie pozwala budowania tej świetlicy w drugim miejscu. Nawet nie budowania, bo tutaj... Jest tylko adaptowania. Tak, bo to i on jest przeciwny, to dla mnie to jest mały żuczek, który powinien jeszcze się dużo uczyć, żeby wiedzieć, co jest parytetem w społeczeństwie, a co jest zemstą polityczną. Jeszcze raz, nie dorobię się na tym, jeżeli państwo uważacie, że tak chcieli to przekazać, to uwierzcie, że zarabiam w inny sposób pieniądze i chcę przekazać dla gminy Żnin, a w szczególności do moich kochanych mieszkańców Kaczkówka, symbol, który zostanie na zawsze z nimi, a tym bardziej będę to szczerze robił, gdyż na dzień dzisiejszy, na dzisiaj jest sołtysa moja córka i klucze będę jej mógł przekazać do społecznego dalszego działania. No powiedziałabym, że brak świetlic wiejskich to jest duży problem, szczególnie w takim okresie, jaki mamy. Mamy ten sam problem w mojej miejscowości, w której jestem mieszkanką, także wiem, o czym tutaj mowa. Panie radny, na koniec naszej rozmowy, bo naprawdę czas nas już goni, wrócę do tematu, który też na koniec w sumie rozmowy mojej z radnym koalicji burmistrza, radnym Grzegorzem Wesołkiem był poruszony. Zupełnie znikąd w sumie ten temat wypadł, bo zapytałam o szkoły właśnie na terenach wiejskich. I tutaj padło dziwne, a może bardziej przerażające sformułowanie, bo za parę lat, dwa chyba, kończy się, lub trzy, kończy się umowa użyczenia budynku szkole w Gorzycach, o którą pan walczył zresztą, z radną Marią Błońską. I na koniec tej rozmowy padło takie stwierdzenie, czy może przypuszczenie, że w planach jest to, żeby zaoszczędzać na oświacie, to żeby tam, jak na przykład szkoła w Gorzycach, szkoła w Bożejewicach, czy szkoła w Brzyskorzystwie, czyli w szkołach niepublicznych, utworzyć filię szkół i żeby te szkoły funkcjonowały zupełnie inaczej niż do tej pory. Ja nie znam tych dokładnie, bo nie słuchałem wypowiedzi Grzegorza. Można odsłuchać Wesołka. Na naszym kanale na YouTube. Gdybym słuchał, to też nie wezmę jej poważnie, bo sposób wypowiadania myśli Grzegorza Wesołka nie są zbyt konstruktywne. Ale chcę całkiem co innego powiedzieć. Jak pan Luchowski wygra wybory, nie będzie szkoły w Gorzycach, nie będzie szkoły w Januszkowie i w 99% nie będzie żadnej szkoły niepublicznej. To jest zamysł, który chce dopełnić Luchowski, bo znam dwóch takich polityków w powiecie żnińskim, którzy są bardzo mściwi i jak coś podjęli i nawet jak przegrali, to będą dążyć do tego, jeżeli im społeczeństwo to pozwoli, żeby dalej rządzili, żeby to spełnić. I państwo się o tym przekonacie, że nie będzie na wsiach żadnej szkoły, a ostatnio, że z szkół niepublicznych, jeżeli radnym zostanie ten mówca słynny, złotousty, to będzie w Brzyskorzystwie szkoła. Ale to też z punktów politycznych. Kiedyś nie zamykano szkoły w Słębowie, bo całą siłą, energią świętej pamięci Lucjan Adamus ją bronił. I tak tu się działo. W gminie Żninie rozmawia się o szkołach w sposób uczciwy, relatywnie mądry, tylko się rozmawia, kto z kim jest związany. Bo nie można zamykać najpiękniejszej szkoły w Gorzycach z najlepszym zapleczem sportowym i wszystkim, orliki i wszystko, a utrzymywać szkołę inną, która nie ma sali gimnastycznej, nie ma niczego. I to jest niekonstruktywne. Dla mnie
uważam, że temat oświaty cały czas jest otwarty, ale na pewno bez udziału Roberta Luchowskiego, bo on jako nauczyciel poniósł klęskę, bo nie ma żadnego pomysłu na oświatę w gminie Żnin. My taką pomoc oferujemy i jak się zaangażowałem w bitwę o szkołę w Gorzycach, tak samo szkołę numer 3, która miała być szumnie, mieszkania, ludzi przepędzono, wypędzono, rozpędzono po gminie, jeżdżą autobusami, wszystkim. I jaki jest efekt? Czy mam przypomnieć Państwu, jak wygląda szkoła w Kaczkowie? Po 8 latach rządzenia burmistrza, ile jest tam mieszkań, zielonej szkoły? Tam nawet świetlicy nie zrobiono dla mieszkańców Kaczkowa. Ale miał być jakiś projekt przygotowany stworzenia domu dziennego pobytu dla seniora, coś... Ja ostatnio słyszałem, że NASA ma się tam przeprowadzić i badania robić kwalifikacyjne na astronautów. Przestańcie, przecież ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, co trzeba z tym zrobić i jak to zrobić. Przecież ta filozofia Sikory i Luchowskiego, naprawdę zobaczcie, jak zrobili park nad dużym jeziorem, pograbili, wzięli 3 miliony złotych, posadzili drzewa, które wszystkie usnęły. Mamy hektarową działkę, gdzie mieliśmy wybudować bazę żeglarską nad dużym jeziorem. Kleją to nad małym jeziorem, nie wiadomo po co i komu. Nic się tam nie robi. Postawiono centrum sportów wodnych. Co się tam dzisiaj dzieje? No proszę Państwa, to są setki tysięcy złotych rocznie na budżet. Pani pytała mnie... Miliony. Pani mnie pyta... Nie, setki tysięcy utrzymanie tego. I pani mnie pytała, skąd oszczędności? Wie pani, ile będzie kosztować? Tam założono pompę ciepła w Brzyskorzystwie. Ona nie wystarczy. Ile będzie energii pochłaniało? Taki budynek, żeby go zatrzymać w komforcie. Dla kogo? Ale mają być panele fotowoltaiczne. No, wie pani co? Poczekajmy i zobaczymy i to będzie bardzo wyraźne do zobaczenia. I takie sytuacje, że w wyniku kryzysu, w wyniku pojawienia się nowych perspektyw zarządzania jednostkami samorządowymi, popełnia się takie błędy i postawia się mogilniki, żeby następcy mieli tylko trudniej. Nie można takich rzeczy robić. To proszę zobaczyć, jak mieszkańcy Kaczkówka chcą. Nie chcą świetlicy za 2 miliony, nie chcą 200 metrów, chcą 30-40 metrów, żeby się mogli gdzie spotkać, żeby młodzież mogła rozłożyć stół do ping-ponga, pograć lub stół do mini bilarda i w godzinach wieczornych jesienią zająć sobie czas. To jest konstruktywne, relatywne myślenie. I jeżeli Robert Luchowski ma problem z zarządzaniem gminą Żnin, jak przyjedzie do Kaczkówka, mu mieszkańcy powiedzą, jak trzeba w trudnych czasach zarządzać wszystkim. Tak samo do sołtysów mam taką uwagę, którzy się niektórzy wypowiadali, że my blokujemy, że nie ma zmian do budżetu. Moja córka jest drugą kadencję sołtysem i nigdy nie robiła przesunięć, jak ustali projekt budżetu, tak go wykona. A ci inni mają wiecznie problem. I to, co samo powiedziałem na sesji. Taki głośny wypowiedź zrobił Heniu Ciupiński, że on by z nami zrobił porządek i tym powiem. Ja się pytam, panie Heniu Ciupiński, który przychodzisz na tę sesję, co żeś zrobił, jak prokurator ścigał twoją koleżankę w Paryżu? Co żeś zrobił, co się działo w Sielcu? Co żeś zrobił w Kaczkówku, jak ławki zostały zabrane bezprawnie? A zostały zwrócone? Tylko 5 sztuk, 3 nie mają problemy. Bezprawne działanie z ławkami. Co żeś zrobił? Jaka jest solidarność twoja, sołtysa? Wybierzcie sobie, załóżcie sobie stowarzyszenie sołtysów, wybierzcie swojego przewodniczącego. W gminie Gąsawa takie istnieje. Załóżcie sobie stowarzyszenie sołtysów, wybierzcie przewodniczącego i zacznijcie się bronić, a nie chodzić na darmowe obiadki lub jak jeden mi teraz sołtys powiedział, ma 60 zł zaprosić i mówi do mnie tak, Darek, zaproszono mnie na imprezę, ale każą mi wpłacić 60 zł. Ja mówię, to poproś paragon. Bo o co tu wszystko chodzi? Ostatnio jak byli na jednym ze spotkań, to później musieli pić wódkę z wizerunkiem Roberta Luchowskiego. I jeżeli tak dochodzi. I na sam koniec polityczny wątek. Burmistrz teraz wyłapuje pracownicę urzędu, namawia je do startowania w wyborach, a jedna z pracownic oznajmiła mi, że w ostatnich wyborach jak startowała, to burmistrz Luchowski dawał jej dodatek specjalny, premię po 500 zł, które musiała mu oddawać w wyniku tego, że miała 2,5 tysiąca do wpłacenia jako osoba startująca z tej listy. Ponoć to nieodosobniony przypadek. Czekam na dalszy rozwój sytuacji i spisania tego na papierze, a uwierzcie, że będę wiedział, co z tym zrobić. Chciałbym to spuentować. Ty tusty kocurze, nie obrażaj ludzi, bo tak osoby, która jest podatna na pieniądze, to innej nie było. Może powiem bardzo niepopularną rzecz mojego kolegi.
Leszka Ducha świętej pamięci, którego bardzo szanowałem i do końca z nim utrzymywałem kontakt. On powiedział do mnie tak: Darek, wy jeszcze wszyscy Lusia poznacie. Dziękuję. Panie przewodniczący, przed nami święta Bożego Narodzenia, tak jak wspomniałam, chyba słyszymy się po raz ostatni w tym roku, więc tak życzliwie kończąc i panu jako przewodniczącemu i pana radnym, pana kolegom z Rady Miejskiej najlepsze życzenia, zdrowia przede wszystkim, czego jeszcze mogłabym życzyć? Panie redaktor, bardzo dziękuję, że w tak miłym momencie się spotkaliśmy, że mogłem w imieniu Rady przyjąć od Pani, a zarazem od Pani słuchaczy, dla nas życzenia. Chciałbym być na wskroś zadowolony z tych życzeń i chciałbym w darze pod choinkę naszym mieszkańcom złożyć to, że grupa mniejszościowa pod przywództwem Dariusza Kaźmierczaka wywalczyła dla Was niższe podatki i na tym się charakteryzuje demokracja. Tak jak powiedziałem na sesji, demokracja jest wtedy, jak wilk i dwie owce siadają do stołu i się zastanawiają, co będą jeść. I drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze najlepszego radia, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, miłej atmosfery przy stole wigilijnym, odsunięcie w tym czasie trosk, a tylko w gronie rodzinnym jak najbardziej się skupienie na rodzinie, bo rodzina jest najważniejsza, najbardziej miła i nie da się w życiu nic osiągnąć bez rodziny. Wszystkiego najlepszego nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę w imieniu Rady Miejskiej, jak również własnym, jako Dariusz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie. Dziękuję bardzo. To właśnie przewodniczący Rady Miejskiej Żnina był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jarecka.